zacząć kolejny dzień i mamy minus 8. Także wesoło, wesoło. Dzień dobry, dzień dobry. Vlogmas 18 dzień. Czas zacząć i dzisiaj będzie też na szybko. Słuchajcie, nie wiem co mi się dzieje, ale po prostu mam takie zawroty głowy. Muszę uważać co robię, jak gwałtownie jakiś ruch wykonam, to po prostu aż mi wszystko wiruje, dlatego dzisiaj również będzie szybko i mam nadzieję, że chociaż trochę uda mi się przy niedzieli dzisiaj zdrzemnąć. Mamy 13:12, więc trzymajcie kciuki. Dopiero widzicie, o 13 przychodzę i otwieram okienka, także 18, pierwsza od Moniki. Zobaczymy, co tam się ciekawego, słuchajcie, kryje. I pierwsze wyciągamy karteczkę standardowo. Zapal tę świeczkę i zrelaksuj się z tym pięknym zapachem. Piękna. Nie wiem, słuchajcie, co to jest za zapach. Świeczka. Ale jaki zapach? Przepraszam za moje zawieszenie się, ale po prostu piękne. Chociaż ona nie jest aż tak mocno wyczuwalna jak ta poprzednia. Ja mam ją gdzieś tutaj, tak, mam. Jeszcze jej nie zniosłam na dół. Ta cynamonowa, to tę było bardzo mocno czuć. Ta nie jest tak mocno wyczuwalna, ale też jest bardzo przyjemna, także jak najbardziej muszę ogarniać. Może uda nam się dzisiaj choinkę w końcu, słuchajcie, ubrać, zobaczymy. Osiemnastkę teraz od Reni, zobaczymy, co kryje osiemnastka. Zobaczymy, co kryje osiemnastka. A osiemnastka kryje, słuchajcie, takie coś. Taki wisiorek z takim brylantem. O, jeszcze mam pozostałości po obiedzie chyba. I osiemnastka ciężka od dziewczyn. Zobaczymy. Na chwilę zatrzymałam, bo słuchajcie, za mocno hałasowało ostatnio, chyba wczoraj czy przedwczoraj, jak otwierałam. Było bardzo słychać na filmiku, więc postanowiłam, a one mają taki szeleszczący papier, więc postanowiłam, że po prostu zatrzymam, otworzę i dopiero Wam pokażę. Także pierwsze mamy żelki Haribo, a drugi, słuchajcie, mamy peeling do ciała, brzoskwinia kombucha, czy jak to tam zwał, wygładzający z Bielendy, 99% składników pochodzenia naturalnego, coś takiego, słuchajcie. Jestem ciekawa. Peeling do ciała, koktajl Scrub, to nie tylko perfekcyjne złuszczenie i zmiękczenie naskórka, innowacyjna, wegańska formuła z ciekawymi składnikami aktywnymi oraz prebiotykami dla jeszcze lepszej ochrony Twojej skóry, ale też prawdziwy kolorowy miks składników. Brzoskwinia pełna witaminy C i E, doskonale nawilża i ładnie zmiękcza skórę oraz ma wpływ na regenerację i wygładzenie. Kombucha, albo kombucha, nie wiem jak to tam się wymawia, bogata w witaminę C, która doskonale detoksykuje ciało, dodaje skórze blasku. Prebiotyki, które perfekcyjnie dbają o ochronę mikrobionu Twojej skóry. Drobinki cukru, które idealnie oczyszczają i złuszczają zgrubiało naskórek, poprawiają jędrność, eliminują szorstkość, pozostawiają ciało aksamitnie gładkie i miękkie, w dotyku intensywny, świeży zapach, który wprawia w doskonały nastrój. Stosowanie na uszy, peeling na wilgotną skórę, masuj ciało i spłucz wodą. Zobaczymy, czy on jest... A, on jest zamknięty, ale ja, słuchajcie, otworzę. O matko! Ale to brzoskwinią pachnie. W pierwszym momencie tak jakby był grejpfrut, ale pięknie. Także dzisiaj kąpiel i może z kolejną książką się zaprzyjaźnię, że tak powiem. Także peeling, jak najbardziej zawsze peeling się przyda. Także tak wyglądają dzisiejsze okienka. Przepis na szybki, prosty
smaczny obiad. Jak najbardziej, słuchajcie. Potrzebujemy do tego takiego placka tortilli. Posmarowany. Mam tutaj posmarowany ketchup wymieszany z majonezem i do tego drobno pokrojony ogórek. Takie ogóreczki malutkie. I to wszystko w miseczce wymieszane, posmarowany placek. Na to mam, słuchajcie, miks sałat. Ja mam tutaj taki miks sałat z rukolą. Do tego jeszcze będę miała ogórka świeżego, tu już pokrojone mięcho dziewczyn. I ja jeszcze smażę sobie fileta, którego właśnie za chwileczkę też pokroję. Położę tutaj, będzie jeszcze na to właśnie położony świeży ogórek. Wszystko zawijamy, można podsmażyć jeszcze delikatnie na patelni, żeby tutaj ta strona była bardziej chrupiąca, ale nie trzeba, bo nawet uwierzcie mi, jak na takiego placka zwykłego wyjętego posmarujecie go sosem czy samym ketchupem, nawet położycie sałatę, położycie fileta usmażonego, podsmażonego, zawiniecie, możecie jeść od razu, także nie ma znaczenia, czy jeszcze podsmażycie sobie placki. Co jeszcze? Zamiast na przykład sałaty można samym właśnie, tak, jeszcze inna opcja. Placek smarujemy ketchupem, na to kładziemy ser, na to kładziemy fileta pokrojonego, słuchajcie, również danie idealne. I tak wygląda nałożony filet, na to ogórek i teraz cała sztuka polega na tym, żeby to zawinąć, aby się nie rozpierniczyło, więc pamiętajcie, im więcej dajecie dodatków, tym bywa trudniej z zawinięciem takiego placka, ale miejmy nadzieję, że się uda. Udało się, słuchajcie, złożyć, ale ja już tego nie podsmażam, bo jak włożę to jeszcze teraz na patelnię, to mi się całkiem wszystko rozpierniczy, więc ja po prostu już będę się delektowała moim obiadem, tak. Że tak wygląda. Można jeszcze sobie, wiecie, cebulki dosypać, jeżeli ktoś lubi takie klimaty, ale tak jak mówię, im więcej dajecie dodatków, tym ciężej się to wszystko zwija, więc trzeba uważać naprawdę, ale już na samą myśl mi, słuchajcie, cieknie ślinka. Że smacznego! To ja, moi drodzy, przychodzę się już z Wami pożegnać. Tak cały czas myślałam, że jeszcze coś dogram, ale cały czas kręci mi się w głowie, więc chyba jednak się położę po prostu, żeby, wiecie, już też nie męczyć tego wzroku, tych oczu i nie patrzeć czy w kamerę, czy w światło. To po prostu sobie już dzisiaj daruję i przychodzę, tak jak mówię, się z Wami pożegnać, podziękować Wam za dzień dzisiejszy. Przypominam również o rozdaniu, które trwa na kanale. Pod filmikiem będziecie mieli link, więc możecie zajrzeć, jeżeli ktoś będzie zaciekawiony. I słuchajcie, dajcie znać w komentarzu, czy Wy również robicie coś z takich placków tortilli, czy macie jakieś swoje przepisy, które u Was się świetnie sprawdzają. Ja robiłam swego czasu taką a la zapiekankę, jeżeli znajdę jeżeli znajdę te filmiki, to Wam gdzieś tam u góry podlinkuję właśnie z tortilli. Ogólnie jest to bardzo wdzięczny produkt, z którego naprawdę można wiele rzeczy wykombinować. Wy widzieliście dzisiaj właśnie taki zawijanego placka z kurczakiem i z miksem sałat i z ogórkiem, więc naprawdę można kombinować co tylko się chce, na co tylko mamy ochotę, ale jeżeli macie właśnie jakiś taki sprawdzony, fajny przepis z tymi plackami, to piszcie w komentarzu, chętnie poczytam i może któryś nawet odtworzę. Także ja gorąco Wam dziękuję za oglądanie, zapraszam oczywiście do subskrypcji kanału, jeżeli ktoś jeszcze tego nie robi, będzie mi bardzo miło. Cudownej niedzieli, a my widzimy się w poniedziałek. Pozdrawiam, pa, pa.